system budowy RTMS, czyli w tym momencie ETCS jest jednym z elementów systemu oprócz GSMR-u, funkcjonuje ETCS 1. Został uruchomiony niecałe 2 lata temu, a już pozwala nam na prowadzenie ruchu z prędkością 200 km na godzinę. W chwili obecnej jest to około 140 km, gdzie jedziemy z pociągami z prędkością 200 km na godzinę. Ale w przyszłości tabor będzie wymieniany, będzie dostosowany do parametrów umożliwiających korzystanie z ETCS-u 2 i ETCS-u 3. Dlatego podjęliśmy decyzję na budowę nowego systemu ETCS 2, że w roku 2023, kiedy zakończymy modernizację CM-ki do prędkości 250 km na godzinę, był również zakończona zabudowa ETCS-u numer 2. Bo warto to powiedzieć, że tabor, który ma zabudowany ETCS 2 czy 3, współpracuje z ETCS-em 2. Natomiast jeżeli byśmy teraz zabudowali ETCS 3 od razu w torze, to tabor, który będzie miał ETCS 2, a przypominam, że Pendolino jest właśnie w takim systemie, nie mógłby z tego systemu korzystać. Dlatego myślę, że z punktu widzenia wieloletniego lepiej jest zabudować na chwilę obecną na CMC ETCS 2. Proces wdrażania RTMS-u zakończy się, kiedy będą wszystkie linie do niego włączone. Czyli my mówimy o 18,5 tysiącach kilometrów linii. Podzielone to zostało na etapy. W chwili obecnej mówimy o CMC, natomiast warto powiedzieć, że TCS również wdrażany jest na odcinku na linii E20 od Kunowic do Terespola. Od Krakowa na przykład do Rzeszowa, Węgliniec, również ETCS 2 jest wdrażany. I to, co jest chyba bardzo istotne, Warszawa-Gdańsk. Warszawa-Gdańsk ETCS jest już przygotowany i zakładamy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojedziemy tam z prędkością również 200 km na godzinę. Zakładamy, że do roku 2030 około 7 tysięcy kilometrów linii będzie wyposażone w ETCS 2.